W niedzielę 17 stycznia Leszno będzie świętować 96. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń. Będą wystawy, imprezy sportowe i manifestacja patriotyczna na rynku, którą poprowadzi aktor Mateusz Damięcki. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 mszą w Bazylice Mniejszej. O godzinie 11.15 władze miasta i delegacje organizacji przejdą pod pomnik wdzięczności przy placu Kościuszki, by tam złożyć wiązanki kwiatów. Przed południem w ratuszu odbędzie się uroczystość, na której zostaną wręczone odznaczenia, wyróżnienia i nagrody wyróżniającym się mieszkańcom i przedstawicielom różnych instytucji i organizacji. O godzinie 16 rozpocznie się manifestacja patriotyczna na rynku, połączona z apelem poległych, z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej i grup rekonstrukcyjnych. Prowadzenie powierzono aktorowi Mateuszowi Damińskiemu. Po manifestacji odbędzie się defilada, a mieszkańcy będą mogli rozgrzać się grochówką. Miasto szykuje około 1000 porcji zupy. Z okazji rocznicy zostanie otwarta wystawa Wróciło Leszno do Polski, którą przygotowali Archiwum Państwowe i filateliści. Ekspozycja w ratuszu zostanie otwarta o godzinie 14. Tego dnia odbędzie się jeszcze turniej strzelecki na strzelnicy przy 3. Liceum Ogólnokształcącym. Organizatorem jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.